Najważniejszy współczesnych polityków. To był wielki łeb, długo żył, długo rządził, a był bardzo młody. I on wtedy powiedział, mówi, i tak nie mam tych ziem, nie, i tak dalej. Ale jak tam są nasi, to kiedyś to do nas wróci. No. No, ale to taka, nie podpisz. To taka pociecha marna, bo to tak się kurde godą, nie? Słuchajcie, jeśli, ponieważ jesteśmy pod tym Adalbertem Wocieniem, jest tutaj pan Lewandowski, jakbyście mieli jakieś pytanie na przykład dotyczące tego chopatu, właśnie trzy ćwierci, bo on jest tak obcięty, trochę powyżej kostek, nie? Ale w tym jest pewna mądrość, dlatego że wiecie, że na starość jest tak, że starość gdzieś tam naprawdę zaczyna się jak na słabną nogi. I potem, jak jest tak po 80, to już w kostkach człowiek jest tak słaby i cały czas to właśnie boli, i tak dalej. No więc artysta mu już to obciął, żeby tak nie cierpiał. Nie, 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 bo on jest tutaj taki spętany. Bo... No on taki jakby stopieli, jakby taki zdrutowany, taki... Kałużysto. Tak, jak taki popiełuszko wyciągnięty. Udręczony. Tak, udręczony. Zwłaszcza w tym kontekście, tak, wygląda. Ale to nie jest tak, no oczywiście jak był więźniem, to był biedny. Natomiast Korfanty to była energia. To był człowiek potężnej energii. Niebywały. I niezłomności, który się... który był... I to podkreślają wszyscy... Birbal był towarzyski w ogóle. Młodości, ale on był odważny. On miał, walił swoje po prostu. Niesamowicie odważny. Jest taki ładny moment za sanacją, bo ta hadecja jego tam się zbierała w tym domu parafialnym, czy tam domu związkowym za kościołem świętego Piotra i Pawła. No i jak mieli tam którąś rocznicę tego powstania, to Grażyński robi to swoje uroczystości państwowe, a ta opozycyjna hadecja Korfantego swoje, nielegalne, bo im dali zezwolenie. A, no my to też jesteśmy nielegalni. Ale mogą nam koleżyć i rób dobrze. Ja widzę pewną analogię, ci, że formie tej hadecji obradują, gdzie to pójdą, nie? Bo chodzili zawsze w dół Mikołowską na Plac Wolności. No i mówią ci inni, no ale co to będzie, bo to jest nielegalna demonstracja, a jak policja będzie strzelać, a Korfanty mówi, słuchajcie, nie bójcie się, ja jestem dosyć duży, szeroki, ja idę pierwszy, a wy za mną pójdziecie. Ale nie wiem, czy pan pamięta, czy do pana doszła taka informacja. Tak było, szedł pierwszy, a do pana doszła, bo ja byłem, mam pewną informację, którą tylko ja mam. A mianowicie po wielu latach, pamiętam, a zjechała się cała rodzina tutaj. Nie wiem, w jakiejś tam okazji pierwszy raz się zjechali tu w urzędzie i była jakby ta taka wystawa tam i tak dalej. Była nawet jego wnuczka, która już nie mówi po polsku. Był ten jego wnuk chyba lotnik taki, ale dowiedziałem się, że w tej delegacji... W Wietnamie on latał. Tak. Bomby tam puszczą, naciską. Przejechała jego sekretarka z Düsseldorfu. Starsza pani. Ja myślę, że kurczę, to jest gratka, bo to jest jedyna osoba, która świadkiem jest. No, pracowała z nim tu, w Tymuny. Czy tam gdzieś. I podchodzę do niej, bardzo ładna zresztą pani, i tak jej mówię, i tak lepiej, że to... I korzystałem z okazji, tak żeśmy przechodzili i tam są tak, były te zdjęcia, jest tam takie kilka, on miał bardzo, on był w ogóle przystojny bardzo. Piękne są to jego, ta gęba ma fajną. I ja mówię, proszę pani, ale niech pani tak powie. Czy to był ciekawy mężczyzna? No, ja troszeczkę dalej. W oczach tej starej kobiety takie maś, rozmaśnienie i mówi, proszę pana, bardzo. I widzę, że ona przyjechała z miłości. On był nieprawdopodobnie atrakcyjnym facetem. I mówi, wie pan,
I to jest dla pana ciekawa informacja. On miał ogromne księgozbiory, bo on był niebywale oczytany, a on czytał w trzech, czterech językach. Ale nie wolno było nikomu tych książek pożyczać i w ogóle ich dotykać. Mówi, ale mnie pozwolił. I to jest niebywałe i tak dalej, jaki to był człowiek. I mówi, wie pan dlaczego? Bo jak się otwierało książkę, to na co drugiej stronie, na marginesach były uwagi, zapiski jego, co widać, że on czytał i wynotowywał, podkreślał coś, co go musiało rozwijać, albo z czymś, co polemizował. No tak. Dlatego, że on miał łeb cholera, bo... I to skąd syn górnika? I to można sobie sprawdzić, bo z tego wielkiego księgozbioru, to parę tysięcy, no. Zostało tam 100 tomów i one są dzisiaj w Bibliotece Śląskiej. Zaglądał pan do nich? Tak, oczywiście, po kolei wszystkie. I są tam te zapiski? I tam są, tak, są takie różne... Remarki takie. I jest, są tego jego takie autografy na tych książkach. Ale ciekawe jest, bo to jest oczywiście wybrane, nie? Z paru tysięcy 100 tak. Ocalało. To przypadkowo ocalało, bo to było w Zakopanem. W tym jego tam domku góralskim. No i tam widać, rzeczywiście są tak... Trzy części to jest to można podzielić. Jedna trzecia jest po niemiecku, jedna trzecia po polsku, jedna trzecia po francusku. Tak. I tam są różne, bo tam są i dzieła takie polityczne, tam jakby Buzek, ten, który autor koncepcji. To syn naszego Buzka. Wolny, Miszyńcika, który jest tam z tymi książkami, ale są też dzieła Rilkego, poezje polskie, jest i słowacki, i jest tam niemieccy autorzy z modernizmu i francuscy. Przewodnik po Louvre na przykład, widać, że chodził po tym Louvre w Paryżu, więc jest dużo filozofii. No więc to tak może zapytać naszych polityków dzisiejszych. Ale no on był człowiekiem niesłychanie towarzyskim. I w tych elitach się obraca. Mądrość Korfantego polegała również na tym, aby nie skupiać się tylko i wyłącznie na problemach tej ziemi, ale żeby te problemy pokazać szerzej w parlamencie zachodnim również. On był normalnym europejskim parlamentarzystą. To też należy wziąć pod uwagę. Dzieła klasyków filozofii z tamtego czasu, z XIX wieku, on to czytał rzeczywiście. No ale pan zna jego wszystkie pisma, no daj mi Bóg. Takiego polityka, który ma takie horyzonty polityczne. On miał fenomenalnie poukładane wszystko. To świat miał też potem, dużo pisał, ale tej bieżącej w Polonii, nie? To właściwie bardzo często bywało tak, że codziennie w tej Polonii jakiś bieżący tekst polityczny, ale też miał takie dzieła właściwie o charakterze no, filozoficznym, można powiedzieć, takie artykuły, tam ta myśl katolicka, społeczna. Gdzie był bardziej doceniany? Tu czy na Zachodzie? No nie, no na Zachodzie był oczywiście znany w tych kręgach francuskich, no ale oczywiście to nie było wtedy takiej... Nie było w ogóle takiej konkurencji sportowej. Nie było takiej kategorii europejskiej. No, każdy swoje skrobał, każde państwo. Także, ale oczywiście był znany w Niemczech dobrze, bo 15 lat w parlamencie w Berlinie. I to było, bo on był dwukrotnie, nie było w odstępie dwa razy. Jego przemówienia były, dla jego przemówienia, jak było, to oni się schodzili za kulis, żeby posłuchać, bo zawsze to było tego. 15 lat w parlamencie, jak był w Berlinie, to on wszystkich, no, i socjalistów, i tych rządowych konserwatystów, i tych katolików z centrum, więc jak tam to nie znali. Było przypadkowych ludzi. Poza tym on był człowiekiem otwartym, tak rządzicie, jako polityk gdzieś w biurze, tylko on wszędzie był, wszędzie się wpał. Kapitalistów znał świetnie, umiał z nimi współpracować, ale właśnie jak on przemawiał, to zawsze się schodzili, bo to było przemówienie po prostu. Wspaniałym mówcą i tak dalej. A pan był inteligentny, mądry, więc to było wszystko w porządku. Wiedział o czym mówić i wiedział jak mówić. No wiadomo. I w tym sensie takim drugim myślę Ślązakiem, bo mi to samo potem mówi, ale osobiście arcybiskup Nosol z Chorzowa, który był czymś osobnym w episkopacie i kiedyś mi powiedział, no panie Kuc, wie pan, a tam mówią różnie o tych biskupach, że tam i Żydzi są i tacy i tak dalej.
i jeden Niemiec. On mnie mają na myśli. I on bardzo rzadko w ogóle występował. On się nie lubił pokazywać. W ogóle to jest właściwie taki ksiądz, jak dzisiejszy papież. Dokładnie tak żył i tak wyglądał. Ale jak on już zabierał głos na obradach episkopatu, to właśnie wszyscy przychodzili. Bo wiedzieli, jak on przemawia, to po prostu warto jest tego słuchać, bo to fantastyczny ksiądz. To dzisiaj pamiętam pana wywiad z nim tej audycji. W tym łonem wesoło, czyli smutno. No, ale ja go wtedy poznałem i byłem zdumiony, ponieważ no tu ci wszyscy księża to jest kurwa książę, nie? A tam kurwa Mercedes z najlepszej łony, nie? Jaśnie pan, to właśnie Franek nie lubi tego, mówi, że, bo ja czytam dokładnie, że biskupi nie mogą księciami, nie? Także nie wiem, ja czekam, że on wystawi ten pałac za sprzedaż. No i ja wtedy pojechałem go, bo on nigdy w telewizji nie występował i nie lubił, bo on w ogóle tego. I on mnie przyjął, chyba żeśmy pojechali z nieżyjącym już Michałem Smolarzem i z panem drugim. I moje zdziwienie polega na tym, że on mieszkał w takim starym, jak to są te klasztory, takie XIX-wieczne, takie tandetne neogotyki. No to było oczywiście zaniedbane, bo wtedy jeszcze wszystko było zaniedbane. Ale tylko on nas witał. Nie było żadnego tam wikarego służby, nie miał żadnych insygniów. Miał bardzo staro wyświechtaną. Sutanna. I w ogóle, jakbym go nie identyfikował, to bym myślał, że to jest kapciowy biskup, a nie? No i wchodzimy i ja tam widzę dwa pokoiki, które mi żywo przypominały takie pokoje studenckie. Pełne książek, bałaganu i tak dalej. I żadnej osoby towarzyszącej. Herbatę on nam sam gotował na takim elektrycznym tym. I to było coś niesamowitego, ale szczytem wszystkiego, no w końcu to jest arcybiskup i mieszka w klasztorze, gdzie jest pełno przecież tych na pewno chętnych zakonniczek, bo tak wszędzie przecież oni mają te baby po to, żeby się oni, kurde, nie? Nie robią, dobre. I było już bardzo późno i on nas sam w nocy, bośmy się zagadali, bo się z nim fantastycznie rozmawiała. I co mnie najbardziej zaskoczyło, to ten płot, ta brama, była to wszystko bardzo stare. I tak jak w takich zarodach wiejskich jest taki hebel, co się trzeba. I on nam ten hebel, kurwa, dźwigał, nie? I się z nami żegnał, mówił, co za ksiądz. Ale potem, jak to poszło, to jeden z sekretarzy KC, który się rozpił prawie na śmierć, być może też przez tego arcybiskupa, bo on do mnie zadzwonił. Mówi, panie Kruz, ja widziałem tego waszego tam arcybiskupa. To jest niemożliwe, żeby był taki ksiądz. To jest niemożliwe. To jest jakiś akcja. No, ja myślę, że takich ludzi, bo to nieważne, czy ktoś jest księdzem, czy ktoś jest kimś takim jak ten człowiek, po którym stoimy, ja myślę, że on jemu jest przyjemnie dzisiaj, nie? Na pewno. To chodzi o klasę człowieczeństwa, nie? To też jak tu przychodziłem i słuchałem tego referatu, to tam padło jedno zdanie, które mnie przeraziło. On mówił, użył pojęcia sumienie narodowe. Nie sumienie człowieka. Tylko narodowe. To jest takie groźne. Zgadzam się. Rzasze. No słuchajcie, ale to żeśmy sobie pogadali. Jeszcze nas nie zaresztowali, także. Nie, no ale co pan myśli, że się wolny kto no jeszcze mogą to zrobić.
Jakąś brygadę antyterrorystyczną przyślą. By chciał być zarejestrowany. Nie, nie tego to żywię. Dopiero jak on wygra, wie pan, to będziemy patrzeć, bo do miejsca odosobnienia. I zobaczymy. On powiedział publicznie, ja powinien być absolutnie odseparowany od społeczeństwa. To pan? No. Ja mu potem odpowiedziałem publicznie. Pan to cały Śląc. Ja mu powiedziałem publicznie, no my to już znowu przed wojną też to było. Tak jest. Nie, on tutaj, no on wiedział, był więźniem politycznym, tylko w oparciu o nasze doświadczenia miał jedną prośbę, żeby nie kazano mi jednak, ponieważ mam swój wiek już, no. Tak jak Korfantemu, myć szczoteczką do zębów haźli. Że musi być jakiś postęp, nie? Tak jest, maszyna nie kupił. No ale mnie się wydaje, że się nie, tego nie doczekał. Że nie jest tak klawą, żebyśmy stworzyli państwo narodowe. Tak. Bo się większość ludzi nie zgodzi, a gdyby nawet to się stało, to po 10 latach będziemy żebrakami Europy. Tak. To jest jednoznaczne zerwanie kontaktu z ludźmi z całego świata. W naszej wielkiej ojczyźnie europejskiej. Ale nie będziemy politykować. Myślę, że pan Wojciech dobrze jest ubrany, on jest pod ślipsem nawet. Jest zadowolony, żeśmy tutaj przyszli, a jednocześnie myślę, że może być przykładem skromnym, małym, jak się należy spotykać, kaj, jak można swobodnie sobie porozmawiać w aurze tego wielkiego człowieka. Jak długo on tu będzie stał, to mogą nas mieć wszyscy w życiu. Jak tak dalej będą rządzić, to się obróci w drugą stronę. Nie, już będzie nie chodzi o rządzenie. Jeszcze jedno, Nie degradować tu. Co? Program PiS dla Śląska. Szarama występował. Nie, program. Nie. Nie. Dwa hasła były, dwa punkty Szarama. Programu. Pierwszy był Śląsk jest Polski, Śląsk to Polska, a drugi na Śląsku znają ciężką pracę i to musimy uszanować. To jest cały program. Wyjątkowo odkrywcze. Bardzo dobre, bardzo dobre. My o tym wiemy. Ja wczoraj nie, bo ja miałem wczoraj, moi koledzy licealni co roku robią zjazd w Mysłowicach i zjeżdżają się z całego świata. Ja tam byłem, bo zasiadał, że jest obiad i potem jest tak, że no, co roku jest nas coraz bliżej. No. Było już tylko 8 osób, no ale to są ludzie, którzy maturę zdawali w 49 roku. No kurde, to są ludzie bardzo już dobrze po 80. Połowa jeszcze żyje, ale nie wszyscy mogli przyjechać, bo są po całym świecie roz tego. I to jest fajne, dlatego że oni już mają takie cienkie te sianki komórkowe, ta osmoza, że tam się zciepimy po 50 zł na obiad. A ja im potem zawsze stawiam wino czerwone, to mnie to nie kosztuje. Bo na 8 osób to jedna flaszka. I oni wypijają tak, no bo muszą wypić. I od razu są pijani, ale nie wiem. I ponieważ my w tej szkole mieliśmy chór, orkiestrę, rozśpiewana była ta klasa. 3 dyrygentów mieliśmy w klasie. I wtedy oni wstają i zaczynają śpiewać tak, jak skończyli przed tydniem matura. Hej, przejedzie tam na przejedzie jakiś ołan. Kurde, ja mówię, co za szczęśliwi ludzie. Dobrze. Jest bardzo wesoło i się bardzo cieszymy z sobą, ale nie politykujemy. Powiedzieliśmy, mamy tak kaśne politykowanie i się cieszymy sobą, że tego. Ale tak potem, mam to oko parszywe reżysera, to tak, no z pamięcią ruchu. Oczywiście więcej kobiet przeżyło. I widzę, jak oni chodzą, bo wszyscy ukrywają niedomóg nóg. I tak już kurde, nie? Deptają, potem, deptają. No ja też tam rano nie, tak z 5 minut deptą, zanim to się skłonie, odrdzewieje. Tam się człowiek posmaruje, trzeba. Czymś, nie? I
i tego. I tak potem można udawać przez 4 godziny czy 5. I szybko wraca do domu i kurde mówi, no... Daję radę. Proszę Państwa. Świetnie było. Jedno, panie Kazimierzu. Tak. O, ten jakiś muzyk. Jestem zła, czyli zakamuflowana głupcja artystyczna. Jak? Pan coś chce wykonać? Dla pana, dla państwa. Bardzo mi miło, no. Ja jest samorodna część artystyczna. Tak, zawsze artystyczna. Nie płacą mi. Możemy Ściepa zrobić. Kiedyś byliśmy tak piorunem sobie obojętne. Życie zastygło i czas leciał oby poza nami. I dopiero niedawno porosnął się cud. Tak wyraźnie zobaczyliśmy, że my są większe od siebie. Siebie, siebie. Roślimy z dnia na dzień, a ciała nasze jakby się kurczyły. W końcu ścieplimy je teraz, unoszymy się do gwiazd. Tak jak łona malutkie, kryjemy się we chmurach. Tylko chwilę byliśmy wielcy, teraz lecimy coraz wyżej i znikomy, znikomy. Znikomy, 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 pomału znikomy. Niestety, tak. No. Bardzo panu dziękujemy. Słuchajcie, wobec tego ja wam chciałem serdecznie podziękować. To było naprawdę fajne, autentyczne spotkanie i nawet pogoda się zrobiła. I w związku z tym proponuję takie, może was to zaskoczy, żebyśmy sobie sami poklaskali. A, super. Słuchajcie, widzę, że to chyciło bardzo, że, więc jak będzie jakieś okazje znowu szczególne, to was będę zapraszał. Daj pan cynk. Wy się tu, bo to jest takie dobre miejsce, nie? Tak. A na... Miejsce ok. Nieważne. My jesteśmy tu najlepsi. Więc życzę wam miłego dnia, żeby zupy nie były przesolone w doma, żeby baby były w dobrych humorach. Chłopy zawsze by za dużo nie godały. Wszystkiego najlepszego wam życzę. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy.